im dzieje. Wtedy można jednym ruchem dźwigni katapultować obydwu lotników i oni obaj mogą bezpiecznie opuścić samolot. A mogli stracić orientację przy tego typu akrobacjach, manewrach? To nie była kobra, to nie były te najtrudniejsze. Nie, to pętla. Z tego co słyszałem, oni wykonywali najpierw korkociąg, potem pętlę. Jaki jest stopień trudności tej ewolucji? Proszę pani, no dla tych pilotów to wydaje się, że jest to chleb powszedni. Na pokazy lotnicze nie wysyła się świeżo opierzonych adeptów lotnictwa, tylko naprawdę doświadczonych pilotów, którzy mają tysiące godzin wylatane za sterami właśnie tego typu, który pokazują w powietrzu widzom, więc to są na pewno najlepsi z najlepszych. Tu nie ma mowy o jakiejś przypadkowości, żeby młody pilot, który ma wylatane kilka czy kilkanaście godzin, dostał zezwolenie na pokazywanie możliwości samolotu za granicą na dużych pokazach lotniczych. A czy jest możliwe, biorąc pod uwagę doświadczenie tych pilotów, że oni mogli stracić orientację, mogli nie wiedzieć, że są tak nisko nad ziemią? Nie sądzę. Wydaje mi się, że raczej po prostu trochę przecenili swoje możliwości i za dużo chcieli pokazać. Chcieli zaprezentować bardzo efektowny manewr z wyjściem z pętli dosłownie w ostatnich ułamkach sekund, no i po prostu